a dream I know. Deep up my feelings for you. Watch them grow, perceive, devote. Hejka kochani, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie i ja Was zapraszam dzisiaj na przegląd dekoracji wielkanocnych u mnie w domu. W tym roku postawiłam na kolorystykę bardziej taką stonowaną, neutralną, czyli biel, krem, ozdoby zielone, ozdoby bardziej takie naturalne. Mam nadzieję, że coś Wam oczywiście się spodoba. Ja co jakiś czas oczywiście pokazywałam Wam, co robię, co jest u mnie na przykład na stole, na tacy albo na komodzie, natomiast został jeszcze tydzień czasu do świąt i najwyższy czas chyba, żeby już te ozdoby nie zmieniły się, czyli zostały takie, jak Wam dzisiaj pokażę. Zanim pokażę Wam oczywiście, jak te ozdoby wyglądają u mnie w domu, chcę Wam pokazać coś, co zrobiłam dosłownie wczoraj. Jest to właśnie taki wieniec. Ja na ten wieniec miałam tak naprawdę bardzo dużo pomysłów, ogólnie miał być bardziej kolorowy, natomiast stwierdziłam, że jednak fajniej będzie wyglądał, jak poprzyklejam do tego wieńca kępki mchu. I naprawdę myślę, że fajnie to wygląda, chociaż jest on jeszcze nieskończony, ale to chyba już przełożę na przyszły rok. Chciałabym dokupić takie ozdoby jeszcze bardziej naturalne, czyli pióra, nie takie piórka, które widzieliście w Pepco, kolorowe, bardziej takie zbliżone do naturalnych. Może uda mi się jeszcze gdzieś kupić, natomiast jeżeli nie, to przełożę te dekoracje na przyszły rok i myślałam jeszcze o takich malutkich, przepiórczych jajeczkach, tylko nie styropianowe, mogą być plastikowe, natomiast nie styropianowe. No niestety na swojej drodze jeszcze nie spotkałam, może jeszcze to się uda, natomiast no wątpię, bo sklepy już są pozamykane, przynajmniej u nas większość, także już nie mam takiej możliwości, ale to nic, bo myślę, że nawet w ten sposób to wieniec wygląda naprawdę bardzo ładnie i tak naprawdę można zrobić tego typu ozdobę samemu. Wystarczy po prostu poprzyklejać gdzieniegdzie takie kępki mchu i naprawdę fajnie to wygląda. Ja ogólnie bardzo lubię ostatnio pracować z mchem, bardzo podobają mi się takie dekoracje, także dlatego między innymi powstał po prostu ten wieniec. Jeżeli chodzi o pracę z mchem, to również robiłam takie jaja. Jaja są z odzysku, również ten wieniec też nie jest jakiś nowy, nie kupowałam. Jedyną nową rzeczą, która była kupiona w tym roku, to jest tylko klej i mech. Tylko to. Wieniec jest z odzysku, jajka są z odzysku, jajka również były inne, były cekinowe. Już mi się to nie podobało i stwierdziłam, że fajnie jak okleję te jajka takim mchem. Bardzo fajnie to wygląda. Można oczywiście kupić tego typu ozdoby, natomiast zabawa przede wszystkim i wyjdzie nam tak naprawdę grosze za takie jajka, nawet jakbyśmy mieli takie jajko kupić, takie styropianowe rzeczy są wcale niedrogie, mech kosztuje 5 zł, a naprawdę starczy nam taka paczka na wiele, wiele dekoracji. Także mam tutaj takie większe jajo, mam średnie i mam takie malutkie, taki zestaw niewielki i prawdopodobnie jeszcze dokupię sobie mech, bo już mi się skończył. Może coś jeszcze uda mi się zrobić. Mam takie duże jajo, może. I kochani, przejdźmy może do dekoracji takich bardziej kolorowych, bardziej z takim akcentem właśnie kolorowym u mnie w domu. Mam tu takie naczynie z taką kopułką. Bardzo mi się kiedyś spodobało, kupione było w Biedronce i wiele chyba też nie kosztowało, z tego co pamiętam, to kosztowało 8 zł. Także nie jest to wcale jakaś duża cena, natomiast myślę, że no po prostu fajnie to wygląda i na sam spód, jak widzicie, dałam znowu ten mech, czyli siedzimy cały czas w tym mchu.
To, co tutaj widzicie, to są takie wiórki, które jak przysłali mi perfumy, to po prostu w tej paczce były te wiórki. Widocznie, żeby się po prostu z tymi perfumami nic nie stało. I muszę Wam powiedzieć, że zostawiłam te wiórki, wiedziałam, że mi się kiedyś przydadzą i przydały się. I myślę, że naprawdę fajnie to wygląda, a jeżeli chodzi o pomarańczowe marchewki, to już Wam mówiłam, są z Chińczyka i też jakoś dużo nie kosztowały. Są to marchewki takie bardziej brokatowe, myślę, że fajnie to wygląda. Także taka dekoracja prosta, z odzysku tak naprawdę, mech, wiadomo, groszowa sprawa, tak naprawdę to co mi już zostało, to wsypałam, takie już wiórki i takie sianko, które jest z odzysku marchewki, też jakoś dużo nie kosztowały i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo mi się podoba ta ozdoba. Jeżeli chodzi o kolejne ozdoby, to mam tu taki dzbanek, który przeważnie stoi tu u mnie na oknie i wiecie co, ja kiedyś bardzo lubiłam taki styl wiejski w domu, bardzo mi się podobały stare rzeczy, nawet gdzieś tam na strychu mam, chociaż potem mi się to zmieniło, niektóre rzeczy zostały, tak jak na przykład ten dzbanek i włożyłam do niego po prostu te bazie, które pamiętacie były w tej latarni, natomiast w latarni już będzie coś innego. Za chwileczkę Wam oczywiście pokażę. Ten dzbanek, jak widzicie, prosta dekoracja, a naprawdę fajnie wygląda. Nic nie potrzeba więcej, żadnych dodatkowych ozdób. Sama w sobie jest po prostu bardzo fajną dekoracją. Zwykły taki dzbanek, który tak naprawdę nie kosztował jakoś dużo, bo to było chyba kupowane na jakimś targu bądź w jakimś zwykłym sklepie, a naprawdę świetnie to wygląda. Zwykła taka dekoracja, a naprawdę bardzo mi się podoba. I jeżeli chodzi o styl taki wiejski, to mam jeszcze takie kanki, które również posłużą mi jako dekoracja. Mam tutaj taką w kolorze białym i taką w kolorze beżu, kremu, coś takiego. I muszę Wam powiedzieć, że te kanki również kupione były w takim sklepie z takimi po prostu dodatkami do domu, garnki, talerze i takie inne sprawy, między innymi właśnie takie kanki. Pamiętacie może, jak albo mieszkacie na wsi, albo może jeździliście do babci, dziadka na wieś, to były przeważnie takie kanki i u mnie przeważnie stoją właśnie tutaj na oknie. Jakoś tak mi się po prostu skojarzyło z Wielkanocą, bardziej tak wiejsko, sielsko i anielsko. I kochani, pokażę Wam coś jeszcze. Mam nadzieję, że Wam się oczywiście to spodoba. I pokażę Wam bardzo fajną dekorację, która będzie tutaj u mnie w kuchni i naprawdę fajnie wygląda. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł na trzymanie jajek. Jajka również nam mogą posłużyć jako dekoracja, jajka mogą być trzymane na zewnątrz, więc nic się z nimi nie stanie, natomiast myślę, że fajnie to wygląda i oczywiście ja Wam w tym momencie nie pokażę całej tej dekoracji, bo nie mam tyle jajek, natomiast przed świętami myślę, że uzupełnię i zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Wykorzystałam do tej dekoracji tą latarnię, którą kupiłam w Pepco za 20 zł. Na samym spodzie jest ten mech, który wygląda po prostu jak trawka i na wierzchu są jajka, zwykłe jajka, nie żadne plastikowe czy z jakiegoś innego tworzywa, po prostu zwykłe jajka, niemalowane, po prostu wyjęte takie z opakowania. Ja mam akurat tutaj w takim kolorze beżowym, natomiast również mogą być to jajka w kolorze białym, bo i takie w sklepach również są. Natomiast mi chyba bardziej takie jajka odpowiadają, taki kolor. Oczywiście można włożyć również pisanki w jednym kolorze, można pomalować jajka łupinami cebuli, to zależy tylko od nas. Natomiast chodzi mi o po prostu o całokształt, o
pomysł przede wszystkim. I ja mam akurat tu niewiele tych jajek, natomiast myślę, że jeszcze ich dołożę, ale to już przed samymi świętami, jak już będziemy te jajka kupować. I tak sobie pomyślałam, że do takiej wysokości po prostu te jajka po prostu będą. Także dajcie znać, czy Wam takie coś się podoba, czy nie. Oczywiście bardzo dobry pomysł, jak nie mamy miejsca w lodówce i gdzieś te jajka musimy włożyć. Także dekoracja i pojemnik po prostu do przechowywania po prostu jajek. A teraz Wam pokażę, jak to wszystko u mnie wygląda w domu. W jadalni na kominku powiesiłam ten wieniec, który naprawdę bardzo mi się tu podoba i jakoś tak naprawdę mi pasuje. Wprowadził już po prostu taką świąteczną atmosferę i na razie wisi tutaj taki zajączek, który prawdopodobnie wymienię na inny. Jeszcze będę w Rossmanie i tam widziałam bardzo fajne zawieszki. Może uda mi się coś kupić z akcentem jakiejś zieleni, może coś po prostu, ewentualnie powieszę jajko, to zielone, z mchu. Dajcie znać, czy by to fajnie wyglądało. Prawdopodobnie chyba, no zobaczymy jeszcze. Na razie wisi sobie zajączek i ten wieniec rzeczywiście wygląda tu bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Jeżeli chodzi o dekoracje na komodzie, to wygląda to w ten sposób. Jak widzicie, jest ten dzbanek z baziami, który tą dekorację troszeczkę tak podniósł. Nie jest to tak w jednej płaszczyźnie. I widzicie, że jest tacka, która wcześniej była w kuchni. Natomiast tam jest inna dekoracja i ta tacka wylądowała tu. I myślę, że rzeczywiście fajnie to wygląda, tak wszystko jest w jednym miejscu. Wykorzystałam oczywiście do dekoracji również te tkanki, które bardzo mi się kojarzą ze świętami wielkanocnymi, bo wiadomo, że święta wielkanocne to jajka, to kura, to zajączki, króliczki, ptaszki. I to nam się po prostu kojarzy z wsią. Także kanki na mleko, myślę, że fajnie to wyglądają. Ten dzbanek, nawet ten biedny mój zajączek bez oczu. Ale jeszcze nie kupiłam, nie zdążyłam. Po prostu nie widziałam takich fajnych oczu. Może jeszcze uda mi się z jakiejś starej maskotki. Ale no ja akurat w domu nie mam nic, może siostrzenica tam coś znajdzie i po prostu pożyczymy oczy od jakiegoś miśka. I kochani, dajcie znać, czy Wam się podoba ta moja ozdoba tutaj w jadalni na komodzie i czy oczywiście podoba Wam się ten wieniec. Stół w kuchni wygląda w ten sposób, jest troszeczkę więcej kolorku niż w jadalni. Tu postawiłam na kolor zielony, zielony, żółty. Po prostu mam takie dekoracje do kuchni i no, nie będę w tym roku nic zmieniać, także takie dekoracje, chociaż też jest nawet dosyć sporo bieli. Jeżeli chodzi o te podkładki, które widzicie, to przed samymi świętami jeszcze zmienię na inne. Prawdopodobnie będzie tu obrus, także też troszeczkę to będzie inaczej wyglądało. Na razie jest tak, jak jest. Jeżeli chodzi o tą dekorację z jajkami, to bardzo fajnie wygląda. Kurka z pepko i doniczka, w której będzie wiosenny kwiat, ale to też przed świętami. I jeżeli chodzi o ten komplet, to naprawdę bardzo fajnie to wygląda, super się u mnie sprawdza. Tutaj mam taki pojemnik bardzo dekoracyjny na pieczywo, bułeczki, chleb. Takie były również ściereczki. Wyjęłam tylko jedną. One są trzy w zestawie, ale wyjęłam tylko jedną, żeby Wam pokazać, jak to fajnie wygląda. I też taki fajny wzór kurczakowy. I do tego był jeszcze. Do tego jeszcze mam takie poduchy na krzesła, również w wersji typowo takiej wielkanocnej i naprawdę świetnie to wygląda. Mimo, że nie jest to jakiś kolor typowo kremowy, biały, to naprawdę bardzo fajnie to wygląda, mimo że jest troszeczkę więcej tej żółci i jajeczka. Prosta, zwykła dekoracja.
Jeżeli chodzi o dekoracje w salonie, to mam również akcent taki wielkanocny na komodzie. Myślę, że bardzo fajnie to wygląda. Głównym takim elementem dekoracji jest oczywiście ta dekoracja w naczyniu szklanym i myślę, że fajnie to wygląda, bardzo ładnie się komponuje i współgra z tymi jajeczkami, które zrobiłam sama. Postawiłam je tak jedno obok drugiego i myślę, że fajnie to wygląda i porozrzucałam oczywiście te marcheweczki brokatowe, które również są w tym szklanym naczyniu. Także jeżeli chodzi o dekorację wielkanocną w salonie, również mam. Mam nadzieję, że Wam się oczywiście spodobało. Mam nadzieję oczywiście, że Wam się podoba. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, co myślicie o moich ozdobach, czy już zdobicie dom, jakie macie kolory w tym roku na święta, jak obchodzicie święta. Także kochani, piszcie w komentarzach. Serdecznie zapraszam oczywiście do zostawienia łapeczek w górę. Będzie mi ogromnie miło. Jeżeli Wam oczywiście coś się spodobało, to zostawcie tą łapeczkę. Piszcie komentarze, chociaż buźkę zostawcie. Dla mnie po prostu. I oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Będzie mi bardzo miło. Żegnam się z Wami i do zobaczenia. Pa! I